Zdrowia! No, zdrowie było, tylko wyjazdy były. Także 2 tygodnie zniknęły. Pojedziemy do następnego i jest następny. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dzisiaj jest kwestia, jak zwykle, Chin i Ameryki. Wygląda na to, że bardzo dużo firm, które w Ameryce zaczęły produkować, no i robiły spore biznesy, no i robią spore biznesy ciągle, starają się wypłynąć z tych Chin, no bo Chiny troszeczkę się rozbestwiły, jednak swoją potęgę militarną budują, swoją potęgę komunistyczną budują, straszą wszystkich naokoło na Morzu Chińskim. No i teraz dużo firm, Crocs na przykład, ta firma, która robi takie buty plastikowe, no i nie tylko popularne, dosyć drogie, no te chińskie badziewie, no ale wycofuje się z Chin. Yeti jest taka firma, która robi takie różne kulery, czyli takie malutkie lodóweczki do piwa z reguły na różne kempingi, na barbecue, na jakieś imprezy sportowe, no to oni takie miękkie oraz twarde produkują. Wycofuje się, przechodzi do Wietnamu. No, wygląda na to, że popularny miejscem przeznaczenia na nowe fabryki jest Wietnam. No, w Wietnamie bardzo dużo tych po wojnie, po 1975 roku, to dużo Wietnamczyków przyjechało do Ameryki. No, ci południowi Wietnamczycy z Saigonu, którzy w zasadzie pilnowali, żeby Wietnam nie był komunistyczny, no a teraz w komunistycznym, no bo tam ciągle jest jednak ten komunizm, tyle tylko, że nie ma miliarda ludzi, no i nie ma takiej siły, no to Ameryka zaczyna produkować. Jest taka firma Rumba, no to jest taki ten, to oni robią te odkurzacze, to się takie, jest firma, nazywa się iRobot, no i oni zrobili taki dysk, który tam lata i sobie programuje, jeździ po całym mieszkaniu i czyści. No wszystko to jest zrobione w Chinach. GoPro, czyli ta malutka taka kamerka, której nie mam i nie wiem kiedy, czy będę miał, czy kiedykolwiek będę miał, no ale te GoPro też właśnie jest robione w Chinach. No i to wszystko spada. 25% ceł na $250 miliardów, no to tych importów z Chin, no to jednak wpływa dosyć znacząco. Tyle tylko, że to jest właśnie, ludzie mało kto rozmawia o tym, dlaczego to tak jest. To jest dlatego, że w zasadzie Chiny to mają status kraju największego uprzywilejowania. No i dlatego to się wszystko zaczęło. Amerykańskie towary jadące do Chin trzeba płacić 25%, a chińskie do Ameryki tylko 2,5%. Tak? Także w zasadzie normalny człowiek już od 5, 10 czy 20 lat, no to w zasadzie powinien się zastanowić, że Chiny, które kupują, chyba mają $1 trylion w papierach wartościowych wydawanych przez rząd amerykański, no dlatego, że te wszystkie pieniądze, które komuniści robią na tym, że nie płacą podatku, nie płacą pod cła, no fakt jest faktem, że w Ameryce jest taniej właśnie o te cło, no ale fakt też jest faktem, że w zasadzie wszystko to, co jest robione w Ameryce, przestało być robione w Ameryce, no bo Ameryka oddała dobrowolnie Chińczykom produkcję. No nie tylko Chińczycy, nie tylko Ameryka oddała produkcję Chińczykom. Oddali też Europejczycy, oddali Japończycy, no cały świat. W ostatnim roku, powiedzmy, import się zmienił, do Ameryki się zmienił w ten sposób, że z Chiny to, powiedzmy, straciły 25-30 miliardów. Nie było kupione w Ameryce za tyle. Holandia, powiedzmy, 2,5 tysiąca, no wzrosł import. Z Indii prawie 3 miliardy. Z Francji 3,6 miliarda, także spory import zaczyna się do Ameryki. Z południowej Korei też 3,6 miliarda. Z Tajwanu. Tajwan no zawsze był jakimś takim eksporterem i Ameryka była importerem. Wietnam prawie 7 miliardów. No i Meksyko więcej o 9,7 miliarda, pomimo że oni ciągle tam wielomiliardowe produkcji te rzeczy sprzedają. Dużo firm, które zdecyduje się wyjechać, powiedzmy, do Wietnamu, no to już w zasadzie, jeżeli
pójdzie, no to już nie wróci. Także te Chiny wygląda na to, że tracą to wszystko na stałe, no bo żeby to wszystko zrobić, nowe fabryki, żeby poustawiać się wysyłania, przesyłania i tak dalej, no to nie jest to takie proste. Także raz już się przejedzie, wyjedzie, no to już się wyjedzie. Większość tych, tak jak wspominałem, te kulery, to powiedzmy, oni starają się już zlikwidować produkcję do końca tego roku. Także to jest dosyć szybko. Ten iRobot zaczyna robić linie produkcyjne w Malezji i przesuwa produkcję właśnie z Chin. Crocs, te buty plastikowe, no to oni teraz na dzień dzisiejszy mają powiedzmy 10% produkcji, która trafia do Ameryki, no bo to chodzi o tą Amerykę. Na rok temu to jeszcze było 30% tej chińszczyzny. Ciekawa sprawa nawet jest, że silniki Cummingsa, no to są potężne takie diesle, które są używane na jachtach oceanicznych, potężnych takich, i również robią silniki do takich super wielkich ciężarówek, no to oni też w pewnym momencie zdecydowali, że będą robili w Chinach. No i te silniki oni w zasadzie oszczędzają 50 milionów dolarów w samych tylko tych podatkach przez to, że przesyłają produkcję do Chin. No czy ta produkcja w Chinach do Indii, z Chin do Indii. No i wygląda na to, że największym takim Ameryka nie jest na pierwszym miejscu, gdzie wraca ta produkcja. No pośrednio no to taki zamysł był, żeby jednak Ameryka zaczęła coś produkować, ale bardzo ciężko to jest wszystko zsynchronizować, no i ta rozpiętość, powiedzmy, w zarobkach i rozpiętość w cenach domów, no i utrzymaniu jednak jest dosyć ciężka do przewidzia. Dużo firm, powiedzmy firma taka, która jest Comscope Holdings, no to oni robią najróżniejsze anteny, no to oni też właśnie przesuwają wszystko do Chin, do Indii, z Chin do Indii. Ameryka, no powoli taki był duży taki wzrost tam w 2016-2017, no bo ludzie się obudzili się za Obamy, no to był jeden wielki marazm. Za Obamy, no to po prostu ludzie się bali czegokolwiek robić, no i później jak Trumpa wybrali, jako republikanina wybrali, konserwatystę, no to partia republikańska, jaka taka pro wolnego rynku, prokapitalistyczna, antysocjalistyczna tego rodzaju, to dużo ludzi po prostu się otrząsnęło z takiego marazmu ekonomicznego, bo Obama jak wychodził, no to on ciągle tylko krzyczał, że te wszystkie pieniądze zrobione przez kapitalistów, no to należą do ludu, bo bez ludu to nie byłoby kapitalistów. No jest to dziwny punkt widzenia, jak zwykle zabić dziedzica. No i teraz na 2020 właśnie dużo tych komunistów znowu to samo śpiewa, szczególnie dużo tych komunistów, którzy przyjechali powiedzmy do Ameryki, czy z Puerto Rico, czy z Somalii, czy powiedzmy z innych, z Palestyny też poprzyjeżdżali, no poprzyjeżdżali ludzie, którym nie pasuje amerykańska konstytucja, która nie pasuje amerykańska flaga, której nie pasuje amerykański wolny rynek, i po prostu wprowadzają socjalizm poprzez kongres, no bo zostali wybrani tylko dlatego, że Somalijczyków wzięli powiedzmy do Minnesoty, jest tam 80 tysięcy, no i wszyscy Somalijczycy głosowali na Somalijkę, no i Somalijka w turbanie, w tej burce jest kongres, kobietą kongresu, jest reprezentantką, no i wprowadza socjalizm. Jej rodzice byli komunistami w Somalii, jak narozrabiali w Somalii, no to uciekli do Ameryki, żeby się schronić. No jak się uciekli, żeby się schronić, no to ona wprowadza komunizm, tak jak rodzice starali się wprowadzać u siebie w kraju. No dużo powiedzmy takie firmy, które robią kajaki. Jest taka firma Sea Eagle, czyli
morski orzeł, no to oni 85% najróżniejszych takich dmuchanych kajaków, takie dingi, kenu i różne, to robią właśnie w Chinach. No i powiedzieli, że w zasadzie to oni nie będą się wyprowadzać z Chin, no bo zajęło im to 20 lat, żeby doprowadzić do porządku. I powiedzmy, to tam ich kosztuje tam $500,000, $1,000,000 w tych dodatkowych opłatach. No ale mimo wszystko będą się starali trzymać. Crown Crafts, powiedzmy, to taka duża firma, która robi blankets, czyli kocyki dla dzieci, no to również powiedzieli, że nie będą się wycofywać. W sumie Ministerstwo Gospodarki czy Handlu, no to jest zasypywane najróżniejszymi petycjami najróżniejszych tam firm, które starają się, żeby te cło wyeliminować. No i w zasadzie wrócić do tam, powiedzmy, 10%, czy tam 2,5% w niektórych wypadkach. Chiny nie pozostają dłużne. Huawei planuje, powiedzmy, wywalić prawie, oni mają 850 osób w Ameryce. Pracuje najróżniejszych w biurach, w laboratoriach badawczo-rozwojowych. No i mają tych ludzi w Teksasie, w Kalifornii, w stanie Washington. Huawei w zasadzie, no jest on założony, był on założony przez byłego wojskowego, no tak jak we wszystkich tych komunistycznych, socjalistycznych krajach, władza państwowa jest w rękach polityków Komitetu Centralnego, no i wywiadu wojskowego i milicjantów, no i z tym Huawei to jest też to samo. Oni powiedzmy pieniądze pierwsze tam zrobili niedawno, bo to było 15-20 lat temu, kiedy oni kupili routery amerykańskie, rozebrali na części pierwsze, no i zaczęli robić kopie, po prostu chamskie kopie. Nawet kupowali wszystkie części w Ameryce, tylko to, że zamiast je kupować całe urządzenia, to składali je w Chinach. No i kosztowało to, powiedzmy, ich pięć razy taniej. No i później z tego wszystkiego, no to zaczęli się brać za kopiowanie cokolwiek się dało. No i zaczęli wskakiwać na telefony. Samsunga skopiowali, iPhone'a, wszystkie te rzeczy, które tam mogli, no to kopiowali. No a to, że rząd komunistyczny po prostu pozwala na to, no bo oni uwielbiają mieć swoje, no dali, powiedzmy, Google, wszystkie te Google, Facebook, jakiekolwiek firma, czy tam elektroniczna, czy komputerowa, no to zawsze się tak dzieje, że rząd komunistyczny mówi, zróbcie chińską wersję, no i oni tam Chińczycy robili, no mają tych swoich inżynierów, doktorów i tak dalej, mają tą swoją siłę intelektualną i starają się to zrobić, no tyle tylko, że wojskowi każą podsłuchiwać wszystko, co się da, no i wykradzać wszystko, co się da. No i dlatego lista tych Huawei poszła na listę, powiedzmy, firm podejrzanych, no i jest zablokowana, jest w Ameryce zablokowana. I różne te licencje, nie licencje, które są wymagane, no to nie są w stanie przeskoczyć. Chińczycy, część Chińczyków, którzy pracują, powiedzmy, w Ameryce, na kontynencie amerykańskim, no to Huawei powiedziało, że mogą wrócić do Chin i pracować, kontynuować swoją pracę, ale już w Huawei, tylko że na terenie chińskim. Oni bardzo się też obawiali się kontaktować ze swoimi, powiedzmy, kolegami czy współpracownikami w Chinach, no bo to podchodziło przez podłamanie tych wszystkich zastrzeżeń i ograniczeń, które Ameryka wrodziła.
cały ten Huawei traci miliardy w zeszłym roku stracił 30 miliardów. No cała sprzedaż to powiedzmy spadła 40% w momencie, kiedy Ameryka powiedzmy powiedziała, że się bierze za to wszystko. Huawei miał 100 miliardów w dochodach w zeszłym roku i no w zasadzie to takie są przepychanki. Ta firma Huawei jest jednak największa, no i Xi Jinping i tak samo Trump, oni rozmawiają na to, co z tym zrobić. No prawda jest taka, że Ameryka została powolutku wykolegowana, no i stara się jednak doprowadzić to wszystko do porządku. Wietnam, czy Indie, czy inne Malezje, no na pewno im się poprawi życie przez to, że będą produkować. Dobrze by było, żeby w Ameryce zaczęli produkować. No, do Polski wygląda na to, że firmy amerykańskie na razie się tak za bardzo nie pchają. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tutaj jest guziczek, można zadzwonić. Codzienne filmiki. Polecajcie, wysyłajcie i do następnego.